Dzień dobry, witam Państwa. Łukasz Lewandowski, firma Frusto. Zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie w tej formie, które rozpocznie cykl komunikatów sadowniczych w sezonie 2021. Zapraszam do subskrybowania, oglądania i oczywiście lajkowania. Zacznijmy może od tematu, który tak bardzo mocno urósł ostatnimi czasy. Temat uszkodzeń mrozowych. W tym momencie chciałbym Państwa uspokoić, biorąc pod uwagę lustracje wykonane w kilku kwaterach w ostatnich dniach. Można stwierdzić, że mrozy, z którymi mieliśmy do czynienia, zima, z którą mieliśmy do czynienia, taka prawdziwa, można powiedzieć, polska zima, nie narobiły większego bałaganu w uprawach drzew ziarnkowych. Oczywiście lokalizacje, które te niewłaściwe lokalizacje, źle usytuowane dla sadów ziarnkowych, bądź miejsca, gdzie te spadki temperatur były naprawdę bardzo, bardzo niskie. W tych lokalizacjach możemy stwierdzić wystąpienie delikatnych uszkodzeń podstawy pąków. Są to jednak uszkodzenia, które tak naprawdę nie powinny mieć wpływu na wysokość plonowania w najbliższym sezonie. Są to jednak sytuacje, które na ten moment, tak jak wspomniałem, nie powinny nas niepokoić. Drzewa mają zdolność do naprawdę bardzo wysokiego stopnia regeneracji. Ewentualnie w kwaterach, gdzie te uszkodzenia podstawy pąków notujemy, możemy pomyśleć o wspomożeniu regeneracji na początku sezonu przy użyciu najprostszych metod. Myślę tu o saletrze potasowej, na przykład MacPlonka, ale o tym na pewno będziemy informować w kolejnych komunikatach. Na razie nie ma powodów do paniki. Kolejny temat wynikający już z pytań od Państwa, głównie tyczący się zabiegów ochroniarskich, tych przy użyciu olei parafinowych. Oczywiście na ten moment jest jeszcze zdecydowanie za szybko, żeby w ogóle myśleć o takich zabiegach. Na to przyjdzie właściwy czas, właściwy moment. Obecnie ten moment nie jest właściwy, chociażby nawet o myślenie o takich zabiegach. Dlatego tutaj zachowajmy wstrzemięźliwość. To, o czym moglibyśmy pomyśleć, jeżeli chodzi o zabiegi agrotechniczne w najbliższym czasie, to przede wszystkim zabezpieczenie ran po cięciu, szczególnie w tych kwaterach najmłodszych, w tych kwaterach, które i słusznie oczywiście zostawiamy na sam koniec okresu cięcia, tak aby minimalizować ryzyko uszkodzeń mrozowych. Tutaj po cięciu zasadne jest wykonanie zabiegu zabezpieczającego przy użyciu preparatu miedziowego, na przykład nawozu miedziowego, dla przykładu Elvita miedź w formie płynnej bądź w formie proszkowej. I na ten moment będą to jedyne uzasadnione zabiegi agrotechniczne, które rzeczywiście przekładają się na poziom ochrony, poziom zabezpieczenia tutaj, szczególnie tych młodych kwater po cięciu. Dużo pytań otrzymujemy odnośnie nawożenia doglebowego. W tym momencie oczywiście jeszcze nie zalecamy wykonywania takich zabiegów. Zwróćmy uwagę, że sezon jest mniej intensywny, jeżeli chodzi o początek wegetacji, nawet w porównaniu z rokiem ubiegłym. O takiej zasadności wykonywania nawożenia doglebowego również będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach. Czynnik, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, wydaje mi się najistotniejszy, jeżeli chodzi o taką pierwszą komunikację z Państwem, to fakt ograniczenia ilości dostępnych substancji aktywnych do zwalczania zarówno chorób, jak i szkodników. Wchodzimy w sezon, w którym zdecydowanie jakość wykonywanych zabiegów będzie decydować już nie tylko o ekonomii, ale będzie przekładać się bezpośrednio na jakość uzyskiwanego plonu. Jak wiemy, jest to ostatni sezon na zabiegi środkami opartymi na mankozebie, tiofanacie metylowym, jak również wszystko wskazuje na to, że jest to również ostatni sezon na zabiegi ochroniarskie przy użyciu środków opartych na indoksakarbie, co w zdecydowany sposób ograniczy nam wachlarz środków do zwalczania zwójek liściowych, jak i owocówki jabłkóweczki. Biorąc pod uwagę powyższe, jakość wykonanych zabiegów poprzez m.in. dbanie o właściwe pH czy roboczej zaczyna nabierać od tego sezonu według nas ogromnego znaczenia. Przede wszystkim powinno zależeć nam na tym, aby wykonany zabieg był nie tylko skuteczny, ale i właściwie wykorzystywał możliwości danej substancji aktywnej. Tu chcielibyśmy zwrócić uwagę na produkt, o którym informowaliśmy Państwa już na początku sezonu w spotkaniach online. Dokładniej mówiąc, Elvita Canon, która jest nie tylko doskonałym partnerem do mieszanin zbiornikowych,
ale przede wszystkim dzięki swoim właściwościom wpływa na wyższą skuteczność wykonanych zabiegów, podnosząc między innymi efektywność działania środków ochrony roślin oraz bezpośrednio wpływając na trwałość mieszaniny zbiornikowej. Dodatkowo zróżnicowany skład nawozu umożliwia wykonanie zabiegu z jego udziałem w bardzo szerokim oknie czasowym, praktycznie przez cały kres wegetacji. Dla osób zainteresowanych oczywiście zapraszam do kontaktu z opiekunami handlowymi. W odniesieniu do Indoxa Carbu, obecnie dysponujemy produktem Indoxa 30WG z pełną rejestracją przeciwko właśnie zwójkom i owocówkom w uprawie jabłoni. Kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z trwającą do końca tego tygodnia akcją rynkową na zakup nawozów z grupy Elplon wraz ze specjalnym upominkiem. Po więcej informacji zapraszam do opiekunów handlowych bądź na stronę Frusto, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedni numer kontaktowy. Podsumowując, jest to pierwsze spotkanie, nie ostatnie. Tym spotkaniem rozpoczynamy cykl komunikatów sadowniczych w tym sezonie. Oczywiście zapraszam do oglądania, subskrybowania i lajkowania. Do zobaczenia.